Masz problemy żołądkowo-jelitowe, masz SIBO, IMO i twój brzuch ciągle odstaje. Masz już dość tego, że czujesz się jak w ciąży i wszyscy dziwnie na ciebie patrzą. Czujesz się niekomfortowo w ciuchach, które ubierasz. Zastanawiasz się, czy jesteś w stanie coś zrobić i schudnąć z tego brzucha, żeby on tak nie wystawał. Czujesz się wiecznie spuchnięta, ociężała. Czujesz się, jakby twoja twarz była jak księżyc w pełni, a twoje ciało niczym ludzik Michelin. Cześć, tu Natalia Stebel, wasza dietyczka kliniczna, która zajmuje się SIBO i jelitami. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak schudnąć i dlaczego tak ciężko czasami jest schudnąć, szczególnie z brzucha, w momencie, kiedy mamy przewlekłe problemy żołądkowo-jelitowe. Powiemy sobie o tym, dlaczego się tak dzieje i jakie błędy najczęściej są popełniane. Jeśli chcesz wiedzieć, jakich błędów nie popełniać i jakie mam dla ciebie wskazówki, zostań koniecznie do końca. Generalnie, niezależnie od tego, dlaczego chcemy schudnąć, bardzo często zależy nam na tym, żeby szczególnie ta tkanka tłuszczowa ubyła nam z brzucha. W przypadku problemów żołądkowo-jelitowych jest nie inaczej i bardzo często jest to coś, co faktycznie jest dokuczliwe. Skąd wiem? Dlatego, że też tam byłam, dlatego też, że mimo tego, że byłam już na pierwszym roku studiów dietetycznych i jakiekolwiek pojęcie o diecie, odchudzaniu miałam, już jakieś tam swoje pierwsze redukcje masy ciała, czy u siebie, czy u swoich znajomych przeprowadziłam, tak w momencie, kiedy pojawiły się u mnie problemy żołądkowo-jelitowe, zaczęłam strasznie mocno puchnąć, moja masa ciała szła cały czas w górę, mimo tego, że moja dieta nie zmieniała się, a wręcz ten deficyt kaloryczny był zachowany, a mimo tego wyglądałam źle, czułam się źle w swoim ciele, masa ciała była coraz wyższa, ja byłam cała opuchnięta i czułam się niekomfortowo ze swoim ciałem. Tutaj wkleję wam jakieś zdjęcia tego, jak wtedy wyglądałam w czasie aktywnych problemów żołądkowo-jelitowych i też możecie zajrzeć do pierwszych filmików na tym kanale, kiedy mówiłam o SIBO, o tym, że mam SIBO przed paru lat i tam faktycznie widać, jak bardzo byłam spuchnięta i jak moja twarz wyglądała nienaturalnie, no dosłownie księżyc w pełni. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że w momencie, kiedy mamy faktycznie problemy żołądkowo-jelitowe, zaczyna nasz metabolizm działać inaczej? Tutaj często spotykacie się pewnie z takim określeniem, że skoro nie chudniesz, to znaczy, że nie jesteś w deficycie kalorycznym. I oczywiście ja się z tym zgadzam, ale jeśli bierzemy pod uwagę osoby zdrowe. W momencie, kiedy bierzemy pod uwagę osoby chore, które zmagają się z jakimiś problemami, no to już sprawa niestety nie jest taka prosta. I z czego to wynika? Wynika to z paru kwestii. Pierwszą taką rzeczą będzie kwestia tego, że mamy zaburzony proces wchłaniania składników i trawienia składników odżywczych. Więc u niektórych pacjentów faktycznie, jeśli mamy problem z trawieniem tłuszczy, trawieniem białek, ten metabolizm będzie działać zupełnie inaczej. Totalnie też inaczej będzie działać to w momencie, kiedy mamy przewlekłe zaparcia i nie potrafimy przez na przykład tydzień iść do toalety i cały ten pokarm, który przyjmujemy, no w nas w pewnym sensie zalega i jest odkładany, też może po części być po prostu bardziej gromadzony w kontekście na przykład tkanki tłuszczowej, czy w momencie, kiedy my mamy przewlekłe biegunki i to wszystko przez nas przelatuje i nie jesteśmy w stanie za dużo wchłonąć tych wartości odżywczych i jesteśmy w przewlekłym niedożywieniu i tu wcale nie mówię o kwestii kalorycznej, o kwestii mikro makro składników. Kolejną rzeczą będzie kwestia tego, że w momencie, kiedy mamy przewlekłe problemy jelitowe, mamy pasożyty, grzyby, SIBO, helikobakter, cokolwiek tam się dzieje, jest to jednak przewlekły stan zapalny w organizmie. Przewlekły stan zapalny w organizmie jest przewlekłym takim stresorem, który powoduje podwyższenie kortyzolu, hormonu stresu w naszym organizmie. I przewlekły wysoki kortyzol też może wpływać na to, że nasz metabolizm będzie działać inaczej i też ta tendencja odkładania się tkanki tłuszczowej może być większa. Trzecią rzeczą jest kwestia tego, że bardzo często, jeśli mamy przewlekłe zaburzenia pracy tego przewodu pokarmowego, zaburzone jest wchłanianie, trawienie, to też niestety może wystąpić insulinooporność u pacjenta, która nie jest wywołana tym, że się diametralnie gorzej odżywiamy, a tym, że po prostu te procesy wchłaniania, trawienia przebiegają inaczej i te trawienie węglowodanów, tłuszczy, białek jest zaburzone. I w efekcie insulinooporności dokładnie działa podobny mechanizm, że faktycznie w momencie, kiedy ten poziom insuliny w organizmie jest wyższy, jest to też prekursor do tego, żeby ten stres, kortyzol w organizmie wzrastał i też do tego, że w momencie, kiedy te tkanki są bardziej oporne na insulinę, ta tkanka tłuszczowa może szczególnie właśnie w okolicy brzucha się odkładać. Czwartą rzeczą jest to, że generalnie często mając problemy żołądkowo-jelitowe,
one z czegoś wynikają i bardzo często albo głównym, albo jednym z głównych elementów tej układanki jest kwestia stresu. Czegoś, co się dzieje w naszym życiu, czegoś, co nam gdzieś tam doskwiera, dokucza, czy to jest, nie wiem, mobbing w pracy, stres, problem w relacji, ciężki okres w życiu, studia, sesja, cokolwiek, kiedy te problemy żołądkowo-odżywcze się nasilają, no to ten stres taki psychologiczny, który my odczuwamy, on też będzie czymś, co będzie nam zwiększać poziom kortyzolu, tym bardziej będzie właśnie nasilać kwestię stresu oksydacyjnego, będzie nasilał kwestię stanu zapalnego w organizmie, no i robi się nam znowu takie błędne koło. W momencie, kiedy mamy faktycznie wysoki kortyzol, ciężej nam jest faktycznie tą tkankę tłuszczową zgubić. Kolejną już rzeczą jest fakt, że w momencie, kiedy my mamy przewlekłe problemy żołądkowo-jelitowe, czy to jest właśnie zdiagnozowane SIBO, IMO, Helicobacter, Candida, pasożyty, cokolwiek tak naprawdę, co nam tutaj bardzo mocno doskwiera w obrębie przewodu pokarmowego, to bardzo często idą zatem problemy z kwestią trawienia, fermentacji w jelitach. Osoby, które faktycznie mają mocne objawy ze strony właśnie przerostu wodoru, metanu w jelicie, bardzo często właśnie odczuwają jakby nadmierną ilość fermentacji w jelitach, te gazy się tam zatrzymują, do tego dochodzi nam kwestia absorpcji wody w świetle jelita, i ta masa ciała może nam się zwiększyć mimo tego właśnie, że jesteśmy w deficycie kalorycznym, czy jesteśmy na zerze kalorycznym, dlatego że ilość tych treści pokarmowych, ilość tej absorpcji wody w świetle jelita, która się zatrzymuje, siłą rzeczy powoduje wzrost tej masy ciała. I jest to coś, co się naturalnie dzieje przy tych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. I kolejną rzeczą, już chyba ostatnią, jest kwestia tego, że bardzo często pacjentki szczególnie, bo kobiety są bardziej wrażliwe właśnie na takie różne wahania hormonalne, mówią to, co ja też mówiłam, że ja czuję się po prostu spuchnięta, czuję się po prostu zalana wodą, czuję olbrzymie zatrzymanie tej wody, tą retencję wody podskórnej i bardzo często tak jest, szczególnie kiedy mamy przewlekłe jakieś takie infekcje typu helikobakter, typu candida, typu pasożyty, to bardzo często jest bardzo duża absorpcja wody w organizmie, jest puchnięcie i mylimy to z tkanką tłuszczową, dlatego że my się czujemy po prostu duże, czujemy, że nie mieścimy się w spodniach, nie mieścimy się w bluzkach, wszystko nam się obciska, mamy wszędzie, nie wiem, po skarpetkach odbite szwy albo po spodniach i my myślimy, że przytyłyśmy, a często to jest też kwestia tego, że ta woda się bardzo mocno zatrzymuje w tym organizmie, ta woda podskórna jest bardzo duża. Tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę na te podstawy, czyli tego, czy mamy faktycznie odpowiednie nawodnienie organizmu i tego typu rzeczy, ale bardzo często no to właśnie koreluje z kwestią tych infekcji stanu zapalnego, które się w organizmie dzieją i bardzo często jest tak, że jak my zaczynamy terapię już celowaną tutaj w kontekście jakichkolwiek z tych zaburzeń, które wymieniłam, bardzo często jest, że taki efekt wow, że nagle ta woda zaczyna schodzić i mimo tego, że my nie zmieniamy diety, nie zmniejszamy tej kaloryczności diety, to potrafi dosłownie w ciągu miesiąca nam spaść 4-5 kg u pacjentki, można powiedzieć tak trochę z dnia na dzień, bez żadnego interakcji w tą stronę, dlatego że ta woda, ta opuchlizna zaczyna nam schodzić. Ostatni aspekt tego, dlaczego my możemy czuć, że ten brzuch jest duży, wzdęty i jest jakby coś z nim nie tak, mimo tego, że stosujemy dietę i mamy deficyt kaloryczny, to ten brzuch jest duży, może być kwestia po prostu napięciowa. Szczególnie jeśli ten brzuch w dotyku jest taki twardy, napięty, to powinno nas troszkę zaniepokoić i tutaj zapalić nam czerwoną lampkę, że może to być kwestia po prostu napięć tych powłok brzusznych. I co z tym faktem najlepiej zrobić? Najlepiej po prostu, jeśli mamy taką możliwość, udać się do osteopaty albo dobrego fizjoterapeuty, który pracuje faktycznie manualnie z tym brzuchem i jest w stanie jakby sprawdzić, jak to wygląda, ocenić, jak wygląda nasz brzuch. Bardzo często tutaj u pani jest w ogóle problem, który wynika z tego, że źle oddychamy. Źle używamy przepony, przez to te napięcie powłok brzusznych są większe i to jest pierwsza rada, czyli kwestia wsparcia osoby, która faktycznie się tym zajmuje i w tym specjalizuje, a jeśli chcemy coś na własną rękę zrobić, to tutaj serdecznie polecam Wam jogę. Może też coś podlinkuję w opisie. W każdym razie joga, która będzie działać nam rozciągająco na tym mięśniem brzucha, ale też super będzie tutaj na przykład kwestia maty do akupresury, położenie się plecami, brzuszkiem, żeby te napięcia wszystkie z nas poschodziły i też bardzo często to jest taka dosyć szybka, tani sposób na zmniejszenie tego brzucha u pacjentów, czyli to, że albo faktycznie prowadzimy samomasaż, korzystamy z maty do akupresury, albo faktycznie chodzimy na taką terapię manualną. Czasem jest tak, że dosłownie wystarczy jedną, dwie wizyty, podpowiedź tego, z czemu tak się dzieje, znalezienie przyczyny, skąd te napięcia się biorą w ciele, albo nauka poprawnego oddychania i jest diametralna poprawa u pacjentek. Skoro masz już takie problemy, to pewnie nasuwa się pytanie, co można z tym zrobić. I tutaj mam dla Ciebie parę takich porad, co możesz zrobić w tej sytuacji, żeby faktycznie skutecznie pozbyć się tych problemów, pozbyć się tego brzucha, kiedy jesteś już faktycznie sfrustrowany tymi swoimi wszystkimi działaniami. Po pierwsze, na pewno zwróć uwagę, czy faktycznie ta kaloryczność diety jest odpowiednia. Warto je poprawić
prowadzić sobie taki dzienniczek żywień, na przykład przez kilka dni policzyć tą kaloryczność diety, pisać to w jakąś aplikację, albo po prostu zanotować, co my dokładnie jemy, bo czasem się okazuje, że jak pacjent faktycznie spisuje te wszystkie rzeczy i zwraca na to uwagę, to okazuje się, że faktycznie coś podjada, coś dodatkowo wypija, wypija jakieś szklankę soku, kawę z mlekiem, o której zapomina, a to wszystko jednak ze sobą kalorie niesie i są jakby pacjenci nieświadomi tego, że łapią w locie różne produkty, zjadają je i faktycznie nie biorą pod uwagę, że ma to dodatkowe kalorie. Drugą rzeczą jest kwestia tego, żeby zwrócić uwagę faktycznie na te nawodnienia, że skoro puchniemy, skoro ta woda się zatrzymuje, czy aktualnie spożywam odpowiednią ilość wody, jest to minimum 30 ml na każdy kilogram masy ciała, a w momencie, kiedy jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie, powinno być to dodatkowe to, co wypocimy. Kolejną rzeczą jest kwestia tego, żeby faktycznie zachować te odstępy między posiłkami. Mam na myśli to, żeby między pustymi posiłkami mijało minimum 3-4 godziny, w którym my nic nie jemy, ewentualnie pijemy właśnie tylko i wyłącznie wodę, po to, żeby ten przewód pokarmowy miał szansę odpocząć, żeby cały czas nie stymulować tego układu trawiennego i faktycznie wtedy może być odczuwalna poprawa, jeśli chodzi właśnie o kwestię tego wzdęcia brzucha i tego, jak my się czujemy. Kolejną rzeczą, którą można tutaj sobie sprawdzić, zanim się szarpniemy na coś, to warto zweryfikować, co w tej diecie też jest. Czy nie ma też takich produktów, które są bardzo mocno ciężkostrawne, które są mocno fermentujące, bo może po prostu to, że my jemy bardzo ciężko, bardzo smażone rzeczy, powodują takie mechaniczne wzdęcia, które u nas się pojawiają, jemy zbyt szybko, połykamy dużo powietrza i stąd też te nadmierne gazy w tym brzuchu, nadmierne wzdęcie tego brzucha się bierze. Kolejną rzeczą jest kwestia słodzików, bo bardzo często jak my chcemy zredukować tę masę ciała, to zaczynamy wymieniać wszystkie słodycze, wszystkie produkty słodkie na produkty ze słodzikami. A pamiętajcie, że większość słodzików zawiera w sobie polifenole, są to związki polifenolowe, które mogą nasilać tą fermentację jelitową i powodować nasilenie tych problemów żołądkowo-jelitowych. Więc zwróćcie uwagę na to, czy faktycznie tych słodzików w tej diecie nie ma. Takim w miarę bezpiecznym słodzikiem, który faktycznie nie powinien powodować większych problemów żołądkowo-jelitowych, jest kwestia stewii. Jeśli mamy kwestię jakiegoś mannitolu, erytrytolu, ksylitolu, niestety są substancje, które mogą bardzo mocno nasilić te dolegliwości. Ostatnia rzecz to jest kwestia aktywności fizycznej. Zwróćmy uwagę, czy faktycznie ta aktywność fizyczna w naszym życiu jest, czy ona nie jest ani za mocna, ani za słaba, dlatego że my też często możemy powodować właśnie przewlekłe kwestie napięć w ciele, bo bardzo dużo siedzimy, pracujemy siedząco, nie wychodzimy z domu, pracujemy zdalnie i na przykład to ciało jest bardzo mocno pospinane, to nam jakby nasila też ten problem. Te jelita są cały czas jakby ściśnięte, napięte i ta zbyt mała aktywność fizyczna może też być problemem. Także pamiętajcie, że jeśli mamy takie problemy żołądkowo-jelitowe, to co możemy dla siebie najlepszego zrobić, to jogę, rozciąganie brzucha i spacery. No to jest często taki game changer u pacjentów, żeby faktycznie pozbyć się mocnych wzdęć. Oczywiście to, co łączy te wszystkie przyczyny i powinno dla nas być też jakimś tam priorytetem, a może to nie wybrzmiało do końca na początku, to, że jednak jeśli my mamy już jakieś zaburzenia żołądkowo-jelitowe, to zawsze stoi za tym jakaś przyczyna. I faktycznie są pacjenci, którzy trafiają na konsultacje i główną przyczyną jest kwestia na przykład stresu, czy tego, że ich dieta, styl życia był po prostu bardzo, bardzo, bardzo nieodpowiedni i to nasilało te wszystkie dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Aczkolwiek pamiętajcie, że jeśli my mamy już zdiagnozowane SIBO, IMO, pasożyty, grzyby, helikobakter, wrzodzące zapalenie jelita grubego, leśnieńskiego ochrona, cokolwiek tak naprawdę się dzieje w tych jelitach, w tym przewodzie pokarmowym, nie wiem, nadżerki, wrzody, żołądka, cokolwiek, to, o czym mówiłam, jeśli chodzi o te przyczyny, to my i tak chcemy sobie to w miarę ograniczyć na to, co mamy wpływ, szczególnie właśnie lifestyle'em, wpłynąć na to, żeby wyciszyć ten organizm, wyciszyć te objawy, ale zawsze, zawsze docelową rzeczą jest to, żeby faktycznie wyjść z tych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, wyjść z tego SIBO, wyleczyć te kwestie pasożytnicze-grzybicze i dojść do tego, żeby faktycznie ten organizm po prostu radził sobie znakomicie w każdej sytuacji. I to powinno być taka klamra, która spina te wszystkie rzeczy, wszystkie przyczyny, czyli to, że dbamy o siebie, dbamy o lifestyle, dbamy o aktywność, dbamy o ćwiczenia, dbamy o rozciąganie, dbamy o sen i tak dalej, ale docelowo i tak tym takim głównym celem w tym wszystkim powinno być wyleczenie tych jelit całkowicie i póki my nie wyleczymy tych wszystkich zaburzeń, które się w tych jelitach dzieją do końca,
tak te problemy w gorszych momentach mogą nawracać, albo w ogóle nie chcieć się cofnąć mimo na przykład właśnie masaży wisceralnych, mimo ćwiczeń oddechowych, mimo jogi. Ten problem może być nawracający, dlatego że na przykład główną przyczyną jest kwestia zakażenia pasożytniczego, czy kwestia grzybicza w organizmie i to może być takie błędne koło. Także pamiętajcie, że zawsze ta przyczyna gdzieś leży i warto ją znaleźć, żeby skutecznie od początku do końca wyleczyć ten przewód pokarmowy i pozbyć się tego odstającego brzucha. Bo to, co my możemy zrobić objawowo, to jest właśnie to, co Wam powiedziałam, ale przyczynowo my i tak zawsze chcemy się pozbyć przyczyny, która wywołała ten problem. I ostatnia rzecz, czyli błędy, jakich błędów nie popełniać i jakie najczęściej są popełniane w momencie, kiedy faktycznie mamy problemy żołądkowo-jelitowe i dodatkowo chcemy się odchudzić. Pierwsza rzecz to jest kwestia wrzucenia się w bardzo duży deficyt kaloryczny. Dlaczego? Dlatego, że duży deficyt kaloryczny w naszym organizmie to będzie kwestia tego, że my po pierwsze będziemy nasilać ten stres, który jest w organizmie, bo organizm będzie tym bardziej w stresie zagrożenia, bo będzie mieć informację, że jakby podaż energii została zmniejszona, więc jest to stresor na poziomie komórkowym dla naszego organizmu. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy my mocno ograniczymy tą kaloryczną dietę, to możemy jeszcze bardziej ograniczyć składniki odżywcze z naszą dietą, a bardzo często jednak przy takich problemów żołądkowo-jelitowych, te zaburzenia wchłaniania już są i duże niedobory pokarmowe, niedobory żelaza, witamin grupy B już się u pacjentów pojawiają i pojawiają się objawy z tym związane, kwestie anemii, kwestie osłabienia organizmu, senności mgły mózgowej, więc nie chcemy tego jeszcze bardziej pogłębić. Drugi błąd, który najczęściej jest u pacjentów faktycznie zauważalny z mojej perspektywy i to, co ja też wiem po sobie, jakie błędy mogłam popełniać i popełniałam niektóre z nich, to jest kwestia tego, że nagle chcemy, skoro jakby nie chcemy obcinać tych kalorii, chcemy dalej jeść, to wrzucamy się w dużą aktywność fizyczną, żeby faktycznie albo ćwiczyć ten brzuch, czyli robić ćwiczenie w obrębie jamy brzusznej, brzuszki, tego typu historie, albo wrzucamy się na dużą aktywność fizyczną, żeby faktycznie ten tłuszcz przepalić, no to też nie jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Też tutaj są dwa powody. Pierwsza rzecz jest taka, że jeśli to będą bardzo mocne treningi, typu crossfit, typu jakieś bardzo intensywne ćwiczenia HIIT, kwestia na przykład dużej aktywności takiej nawet aerobowej, czy idziemy sobie na jakieś mocne bieganie, czy coś takiego, no to jest coś, co faktycznie jest takim dużym stresorem dla naszego organizmu i powoduje dodatkowe zmęczenie, a w momencie, kiedy my jesteśmy już osłabieni, mamy większe stany zapalne, te błędne koło może się dalej nam napędzać. Drugą rzeczą jest to, że w momencie, kiedy faktycznie mamy bardzo mocno już na przykład napięte te powłoki brzuszne, nawet o tym nie wiedząc, to my możemy sprawić to, że te problemy napięciowe będą jeszcze większe i zwróćcie uwagę faktycznie, czy u Was też się tak nie dzieje, bo na przykład u mnie tak było i u części pacjentów, nie wszystkich, ale części faktycznie notują to, że aktywność fizyczna zwiększa te problemy, jeśli chodzi właśnie o kwestię napięć i odstawania tego brzucha po aktywności, dlatego że ten brzuch bardzo mocno się wtedy spina, napina i nasilają się objawy strony przewodu pokarmowego. Trzeci błąd, który zauważam i też był u mnie błędem, czyli to, że nie dałam się organizmowi zregenerować. Nie dałam się organizmowi zregenerować pod każdym tego kątem, to znaczy zaniedbywałam kwestię snu, regeneracji, a mając na przywlekły stan zapalny, nic tak jakby go nie nasilało jeszcze bardziej, jak kwestia tego, że się zajeżdżałam kwestią aktywności, kwestią diety, kwestią wymyślania sobie nowych hobby, nowych zajęć, mimo tego, że nie miałam na nie siły, żeby zająć czymś głowę. A to, co mogłam wtedy zrobić najlepszego dla siebie, to postawić na odpoczynek, na właśnie jogę, spacery, wysypianie się i faktycznie dobrą regenerację tego organizmu. Czwarty błąd, wrzucanie się w takie bardzo mocno eliminacyjne diety, jeśli nie ma do tego wskazania. Bo czasem my chcemy na siłę wyeliminować wszystko z diety, nagle eliminujemy gluten, laktozę, bo boimy się, że to nasila objawy. I okej, są pacjenci, których faktycznie eliminujemy to na podstawie czy wywiadu klinicznego, czy dzienniczka żywienia, czy na kwestii zdiagnozowanych tutaj nietolerancji, ale zawsze powinno iść za tym jakiś faktycznie cel i jakaś teza, a nie eliminacja wszystkiego w ciemno, dlatego że przeczytaliśmy w internecie, że to gluten powoduje odstający brzuch i teraz nie będziemy mieć glutenu, mimo tego, że w sumie nawet nie czujemy poprawy. Więc tutaj zwróćcie uwagę, żeby nie wpychać się w jakieś diety eliminacyjne bez potrzeby i nie ciągnąć ich na pewno zbyt długo, bo też przewlekła eliminacja składników diety będzie prowadziła do przewlekłych niedoborów. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmiku i mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, dawajcie znać w komentarzach. Ja Was zapraszam oczywiście na mojego Instagrama. Na Instagramie na Fitalia znajdziecie głównie mnie i zapraszam Was też do drugiego konta. Jest to Instagram gabinetowy, gdzie razem z dietetyczkami z mojego teamu działamy i przekazujemy Wam darmową wiedzę, prowadzimy live, także tam zapraszamy. I zapraszam na stronę internetową, tam możecie umówić indywidualne konsultacje, znajdziecie tam kalendarz z zapisami, z datami, terminami, kiedy można zapisać się na indywidualne
indywidualną konsultację, czy do mnie, czy do moich dietetyczek i zawalczyć o to, żeby faktycznie znaleźć tą przyczynę, wprowadzić odpowiednią dietę, suplementację, probiotykoterapię i od początku, od A do Z wyjść z tych zaburzeń i cieszyć się znowu w pełni życia, tak jak ja i jestem tego przykładem, że się da. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do kolejnego.